Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Arka. A dzisiaj będziemy sobie dobijać level, taki trochę nietypowy odcineczek. Może większość z was nie wiedzieć na przykład, ale tytanozaury dają bardzo dużo expa. A gdy macie już swoją pierwszą wiwernę, na przykład poisonową albo lightingową, to możecie sobie w bardzo łatwy sposób właśnie w taki zabić tytanozaura i dostaniecie bardzo dużo expa. Do tego na The Island pojawiają się 3 albo 4 nawet tytanozaury na całej mapie. Także jeśli sobie ogarniecie na przykład kartkę odkrywców, która podwyższa waszego expa chyba o 50% albo nawet o 2 razy, nie jestem pewny, to możecie bardzo szybko sobie wbić level naprawdę. Zresztą sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało u mnie. Mamy tutaj dwa tytanozaury obok siebie. Ja sobie je zbiję oba do niskiego poziomu. Wezmę sobie jedną karteczkę stamtąd, bo sobie zostawiłem, nie zbierałem jej jeszcze. No i zobaczymy, ile expa mi wpadnie. Także dzisiaj trochę luźniejszy taki odcineczek, ale też chcę, żebyście wiedzieli po prostu, że takie rzeczy robię, a nie tylko, że siedzę w bazie i czekam, aż mi się dinki porozmnażają. Swoją drogą, to tak będziemy musieli sobie, znaczy będziemy musieli, chciałem wam też opowiedzieć po prostu, co będziemy w przyszłości robili. Bo na pewno będzie oswajanie, musimy oswoić sobie jakieś dobre reksy. Bo reksy to jest podstawa na większość bossów. Więc na pewno techowe reksy jakieś będziemy sobie oswajać w niedalekim czasie. Dostanie. A nawet wiecie co? Zabijemy jednego tytanu i później zabijemy drugiego tytanu. Bo jak dostanę, moja wiwerna dostanie trochę leveli, to będziemy drugiego tytanu mogli zabić trochę szybciej. Więc w sumie nie będę zbijał obu, a zrobimy sobie je po kolei. No i tak jak mówię, musimy sobie na pewno oswoić reksy. Musimy sobie na pewno oswoić jakiegoś manasa, jakiegoś dobrego manasa, bo na lodowego tytana będzie mi potrzebny. No i będziemy musieli na pewno oswajać sobie giga. Będziemy musieli sobie oswoić sowy. To takie podstawowe rzeczy, które mi przychodzą do głowy na ten moment, do oswajania. Myślałem też nad oswajaniem powoli deinonychusów, bo się przydadzą na przykład na smoka tutaj na The Island. Byłoby wtedy bardzo łatwo zrobić tego smoka. Tylko o ile wiem, to chyba deinów na ten moment możemy tylko znaleźć na aberracji. Ja tam nie znam położenia tych gniazd, także będę musiał kiedyś polatać chyba i poszukać. Albo razem polatamy, poszukamy, jeżeli tak do tego dojdzie. No zobaczymy, na razie nie wiem. Na razie jeszcze nie zamierzam tego robić. O, może tak. Na ten moment dobijanie właśnie levela i później szukanie reksów i giganoto mi się wydaje. A plus sowa ewentualnie, jak się jakaś ciekawa po drodze trafi, no to czemu nie? Też można. Widzę, że na 5 chyba stamin mojej wiwerny. Moja wiwerna ma 2500 staminy. I tam około 400% obrażeń. Ona nie jest jakaś mocna. Miała dużo staminki, dlatego sobie ją wziąłem. Także na jakieś 5 stamin może się wyrobię w zabiciu tego tytanozaura. Zobaczymy. Chciałbym dobić maksymalny poziom już dzisiaj. Nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy, ile tytanozaurów znajdziemy tutaj na mapie. Ale wydaje mi się, że powinny być. Tu są dwa. To z jeszcze jednego na pewno gdzieś powinniśmy znaleźć, tylko będziemy musieli dobrze poszukać. O, ta pożarę zabiliśmy przy okazji. O, właśnie, ul muszę sobie ogarnąć jakiś. Będziemy sobie ule ogarniać też przy okazji. Zapomniałem całkiem o ulach, że też są nam potrzebne. Przecież do kibelsów. Oj, zblokował mnie. Prawie mi zadał obrażenia, bo już mnie atakował. No, Dilo też przypadkowo dostał z naszego piorunka. Mówisz, że do lasu uciekasz i będziesz się chował. Nie wiem, chłopie, czy ci coś pomoże to. Bo na to mi się taka ścieżka robi, żeby cię znalazł każdy.
No i do ile my go zbijemy na tą staminę? Zobaczymy. Wrąbał się dla nas w dosyć przyjemne miejsce, bo nam stąd nigdzie nie ucieknie. Nawet utknął chyba. Na to wychodzi. Naprawdę przez taką skałę nie przejdziesz? Myślałem, że tytan, który tak sobie po prostu chodzi, to on będzie te skały mógł niszczyć, a on widzę nie bardzo. Chłopak taki chętny do niszczenia tych skał. Ostatnia staminka. Myślę, że te 34k damy radę zbić na tej stamince. Jak nie, no to jeszcze przysiądziemy na chwilę. O, stara się wyjść. Stara się wyjść, próbuje. Małego gryfa też przez przypadek zabiliśmy. A i tak będę musiał przysiąść, bo muszę po kartkę podlecieć. A tu jest kartka obok, tylko nie wiem, czy ja ją zbiorę wiwerną. Zaraz zobaczymy, może da radę zebrać. Zobaczymy ile na jedną, tak z 3000. Około 3000. Troszkę więcej jak 3000 bijemy z jednego pioruna. Czyli jeszcze dwa razy mogę ten i jeszcze raz. Dobra, i teraz tu karteczka powinna być, już ją widzę. Ojej, zakręciłem troszkę za bardzo. Ona jest tutaj, tak jest. My mamy karteczkę, bardzo fajnie. No i ostatni piorun, tylko wyleźmy z tego gąszczu. Dobra. Ten odzaur zabity. Mięsko sobie możemy zebrać z niego. Bo czemu nie? Będzie miała wiwerna co jeść po drodze. Ja nawet mięsko zabiorę sobie do domu, żeby dać niani albo do karmnika. Po prostu. 17 poziomów dostała moja wiwerna. Bardzo fajnie. A ja dostałem 2. Nie najgorzej, 94 poziom. 94 poziom, teraz jakbym znowu dostał 2 poziomy, to też byłoby fajnie. Lecimy do tego drugiego teraz tytanozaura. Widzę, że jeden tytanozaur to jakieś takie 10 minut nagrywania, więc akurat jakbyśmy 3 tytanozaury ogarnęli, 30 minut, zobaczymy jak się ten level potoczy. Jak nie, to sobie już poza odcinkiem dobiję poziom ten maksymalny. No spróbujmy. Chyba, że jeszcze podlecę po inne kartki, wiem jakie. Mogę zebrać dwie kartki, bo mogę zebrać tą i mogę zebrać jeszcze te nowe takie były. Już bijemy po 140, już nie bijemy po 111. Także myślę, że teraz troszkę szybciej pójdzie z tym tytanozaurem. Właśnie, ciekawe ile expa jest za tego cyklopa takiego. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale jest lodowy cyklop do oswojenia. Zapewne się za niego też kiedyś zabierzemy, bo to jest modowy cyklop. Jestem ciekawy, na jakiej zasadzie on działa. Czy można go na bossa zabierać, czy można cokolwiek z nim takiego zrobić, innego. Jaki jest mocny, też jestem ciekawy. Bo widziałem, że może się leczyć, widziałem, że może zamrażać też innych. No dobra.
Dobra, staminka odnowiona. To Megaterium słabe. No i Megaterium też wypadałoby oswoić, bo na Megaterium będzie się łatwiej robiło pająka. Plus są jaskinie, gdzie Megaterium jest mega, mega mocne. No, trzeba pomyśleć nad tym. Trzeba też pomyśleć nad tym. Plus Jutyranus do oswojenia nam został. Myślę, że powoli jakoś wszystko oswoimy, jakoś damy radę. A, no i zastanawiam się jeszcze nad serią, w której możemy sobie oswoić wszystko od A do Z. Co o tym myślicie? Na każdej mapie, od A do Z, żeby oswoić każdego dinka, który występuje, którego jest w ogóle możliwość oswojenia. Zrobić taką jakby encyklopedię, taką osobną serię. Czy taki poradnik z najlepszymi metodami na przykład na oswojenie, czy coś w tym stylu. Dobra, ponad połowa zbita, czyli teraz na 4 nam ładnie zejdzie. Na 4 staminki. Może się uda... Nie, no raczej zdążymy na tej jednej kartce. A jeżeli znajdę jakiegoś jeszcze innego tytano, to wtedy polecę po te dodatkowe kartki, wtedy się dostanie jeszcze więcej expa. Ewentualnie podlecimy jeszcze na inne mapy, gdzie tytanozaury są, tylko tam już niestety bez kartek. Ale to i tak jest bardzo dużo expa i bardzo szybko się je zabija. Dosłownie no niecałe 10 minut, sami możecie... Zresztą teraz 4 minuty go bije, to dosłownie jest 8 minut na 4 staminy. Jeżeli macie wyekspioną już wivernę, po takim jednym zabiciu tytanozaura to już wam zajmuje kilka minut dosłownie. I naprawdę nie jest to trudne. Można sobie na luzie latać po prostu i zabijać. A, obrócił się nie w tą stronę, co trzeba. A teraz ja muszę się przez to odwracać. I w sumie taką wyekspioną wiwerną mogę już myśleć o tytanie. Tylko będę musiał nazbierać materiały. No najgorzej będzie z tymi sercami. Żeby te serca uzbierać. Reszta to myślę, że w żaden sposób nie będzie jakoś trudna. Przydałby się 1 giga i na przykład robienie czerwonego zrzutu. Wtedy można byłoby sobie nafarmić i serc, i fire entalonów. No, 1 giga by mi się przydał już na ten moment. Będziemy pewnie latać, będziemy szukać erigigusiów. Bo wiadomo, są mocniejsze, troszkę więcej biją. Idzie do nas, chce się zemścić i zrezygnował. Także ostatnia staminka. Tamten Jutyranus, nie mogę go zobaczyć, bo mi tytana przeszkadza. No to nie za wysoki. No to właśnie, no tak przy okazji sobie pomyślałem. Będę mógł wam pokazać miejsca, w których tytanozaury się respią. Żebyście mogli sami sobie podekspić. To też nie jest głupie. Dobra, tytanozaur zabity. Zobaczmy, jak tam z levelami stoimy.
Ja dostałem jeden tym razem. Szkoda, troszkę mało. 1,5 levela dostałem nawet, ok. Nasza wiwerna też już pewnie mało, 3 levele. No to przychodzi ten moment, gdzie już się dostaje o wiele mniej. No i podlećmy sobie. Aha, nie zjadłem go. Zostawiłem tyle mięsa. Tyle mięsa zostawiłem na ziemi. Czy one go będą jadły, czy coś? Chyba nie. One tam się z czymś biją. Widzę, że nawet Argenta nie chce go jeść. Nawet zmarłego tytanozaura się wszystkie linki boją. Okej. Dobra, podlećmy sobie gdzieś, gdzie jest cieplej. Zaraz sobie wylądujemy. Tu gdzieś zaraz powinno być cieplej. Co tu jest? Owieczka. Okej. Tam się HP troszkę zacznie regenerować i sobie polecimy teraz w stronę, myślę, że polecimy sobie w stronę, chociaż tutaj tym zimę jeszcze mógłbym sprawdzić, bo teoretycznie tam dalej mogą być, może się pojawić jakiś tytanozor, ale jeżeli tutaj były dwa w jednym miejscu, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Chociaż może podlecimy, zobaczymy, jak już tu jesteśmy, no to czemu by nie. Nawet czerwony zrzucik tam jest. Posprawdzajmy wszystkie miejsca, żeby nam żaden tytanozaur nie zaginął w akcji. Tu nad wodą czasami lubimy sobie chodzić. Ale chyba tym razem żadnego tutaj nie ma. O, jest cyklop. Frostborn cyklop. No i proszę bardzo, to jest właśnie cyklop. Zobaczcie, leczył się. Czy się leczy? Gdzie on jest? Gdzie on jest? W ogóle mamuty leją. Chciałem wam pokazać. I on się leczy i zamraża, kurde. Dobra, wychodzi na to, że nic tu nie ma. Zbierzemy czerwony zrzucik. Polecimy sobie teraz w stronę czerwonego obelisku poprzez bagna. I zobaczymy, czy tam nie ma jakiegoś tytanu. O, tam jest kolejny cyklop. Zobaczcie, 40 poziom, 173 tysiące potrzebuje torpora. One bardzo dużo torpora potrzebują. Także trzeba się na to przygotować. Jeżeli będziemy chcieli oswajać takowego. Więcej o wiele niż gigusie. Pytanie, czy są lepsze od gigusi. O, proszę bardzo, zapomniałem nawozu wywalić. Co my tu w ogóle mamy na Luwa? I na Teresino, też słaby. Zapomniałem wywalić nawozu. Zbierałem ze żuczków. Tu się może pojawić tytano, tu sobie może gdzieś chodzić zawsze koło tych gór, między jedną a drugą. Bardzo często tutaj spotykałem tytano. Bardzo możliwe, że on zawędrował jeden tam do drugiego po prostu. I polecimy sobie w tamtą stronę, w takim razie jak tutaj niczego takiego nie widać. Jakoś dokładnie też nie będę sprawdzał, wiadomo, bo to lata się, bo się lata, no ale... No i teraz pytanie, czy będzie na bagnach, bo może być na bagnach, może być bliżej czerwonego obelisku, a może być też gdzieś na zielonym obelisku. A może też nie być żadnego już. W sumie może lepiej byłoby, jakbym się na gryfa przesiadł, byłoby szybciej. W sumie nie jesteśmy już daleko. Spinozaur 28 poziom. No, wypadałoby też na Ragnaroku gdzieś na drzewie założyć już platformę i te kraniki do soczków. Także na pewno będziemy musieli zrobić te dwie rzeczy, co mówiłem, jeśli chodzi o kibelsy, czyli tak jak te ule, przygotować sobie Z2 może i te kraniki zrobić do soczku. Chyba, że ktoś już gdzieś zrobił, podpatrzymy, może będą otwarte, to będziemy mogli podwędzić komuś trochę. Tego dużo nie potrzeba w sumie tych soków, ale... No ale przydałoby się, wiadomo. A
Dobra, przelećmy sobie środkiem. Może się gdzieś tu jakiś nam trafi. Titanozaur. Tutaj jakoś nie bardzo. Nie widzę. Przelećmy tu dookoła czerwonego. Tutaj przy tej górze lubił czasem sobie chodzić. Ale chyba też go tutaj nie ma. Czyżby? Czyżby na zielonym? A może tak jak mówię, może wcale już nie będzie nigdzie. Ja myślałem, że to tytano to Brontek. Tak, to był Brontek, gdzie on jest? Tak. Brontek. Tu na górce pewnie też nie będzie. No chyba nie ma niestety. Byłoby go widać z daleka, takiego wielkoluda i grubasa. Tutaj jest ktoś postawiony na tej górce, może dlatego tu się nie respi, bo on tutaj się lubił respić na tej górze. I tu ktoś ma bazę. Może dlatego się tutaj nie respi. O, ktoś już Ergigusia jakiegoś sobie ogarnął. 37 wyobrażenia. Nawet więcej Gigusi mają. Proszę bardzo. My też niedługo będziemy musieli. Nie ominie nas to. Niestety nas to nie ominie. Co to było? To parazaur, a taki dziwny jakiś. Taki jakiś dziwny był. Dobra, teraz pytanie, czy tutaj w koło tej góry, czy w tych lasach pojawił się tytanozaur? Dajcie mi tytanozaura. Bo na tych bagnach nie zszedł nigdzie na dół? No nie widać. Niestety go nie widać. Przelećmy jeszcze może tą górę z tamtej strony. Może gdzieś zszedł po tamtej stronie i bliżej wody chodzi. Chociaż wydaje mi się, że one tak nie podchodzą do wody. One gdzieś jak wokół tych gór krążą. Ale nie widać tu żadnego, co by się jakieś drzewa przewracały. Dobra, przelećmy dalej. Idziemy lecieć powoli w stronę zielonego obelisku. Tam jest jeszcze jeden taki półwysep, na którym się on respi. Plus w koło zielonego się może jeszcze zrespić. Więc jeszcze jest szansa, że będzie ten nasz tytanozaur gdzieś tutaj po drodze. Sobie przelecimy tutaj pomiędzy, żeby było widać i lewą stronę, i prawą stronę. No, te brątki mnie, kurcze, peszą. Tutaj nigdzie niczego nie widać. No i tutaj. Pytanie, czy będzie tutaj ten półwysep za tym. Za tym lasem ten półwysep taki. Ostatnia szansa chyba na The Island, tak mi się wydaje, na znalezienie tytano. O, tu brakło mi staminki. A, ja nie mam cinemacropsa. O kurde. O kurde.
Dobra, może się nie zabijemy, może mnie żadne drzewo nie strąci. Dobra, jakoś się to udało przeżyć. Jakoś się to udało przeżyć. Nie zwracałem uwagi niestety na staminę. Ale już staminka jest odnowiona. Jakoś się to udało przeżyć, że nie spadłem. Nie wziąłem Cinemacropsa ze sobą, kurczę. Ciekawe, czy ja Cinemacropsa nie zostawiłem przenosząc się na The Island, na niebieskim obelisku. Będę musiał to sprawdzić, żeby mi ktoś nie podwędził za 7 dni. Tutaj w tym miejscu się właśnie respi. Tutaj w tym miejscu pojawia się tytanozaur, bo go tu spotkałem kiedyś. No, ale nie widać, żeby był. Niestety nie widać, żeby tu był. No i ostatnia szansa, podlecimy jeszcze do zielonego. Jeżeli koło zielonego tak w koło nigdzie nie ma, to zrobimy sobie tutaj cięcie jakieś. Ja sobie polecę na inne mapki po prostu. Poszukam jeszcze tytanozaura, tylko już tego nie będę nagrywał. Będę wam pokazał po prostu, jak mi idzie wbijanie poziomów, ile level dostaję za poszczególne tytany przy levelu aktualnym, który mam. I tak sobie dobiję ten poziom. I zobaczycie efekt końcowy po prostu, bo dobiję setkę, wyżej już nie będę wbijał, wyżej to mi się wbije już samo przy craftowaniu na przykład z chibi level, albo gdy zrobimy sobie jakieś inne bosiki, gdy będę mógł ten level podbić wyżej, bo jest chyba 105 teraz maksymalnie, z chibi jest 110, o ile się nie mylę. No nie ma tego tytanu, szkoda, myślałem, że wam z jeszcze jednego pokażę. No dobra, to w takim razie ja się będę przenosił tutaj na inną mapkę, tylko najpierw co pójdę jeszcze sprawdzę, czy mi na tym obelisku moim nie zostało nic. Tu widzę, ktoś pozostawia właśnie jakieś dino. Party dodo, mały gryf. Ktoś sobie zostawił. Łątwo. No dobra. A i mięsko będę musiał sobie przenieść od ciebie. To będzie dużo pewnie ważyło. To sobie może stanę tutaj. Znaczy inaczej w sumie. Aha, to nie będę się żegnał, bo wam jeszcze pokażę. Robimy tutaj małe cięcie i zobaczymy się po prostu przy wbijaniu moich poziomów. Jestem z powrotem. Została mi ostatnia stamina do zbicia. Znaczy stamina, no ostatnie jakby dobijanie tytanozaura. Zobaczymy, ile leveli mi wpadnie. A w międzyczasie spotkałem jeszcze Alfa Wivernę na 210 poziomie, także całkiem wysoki. I też mi trochę expa ładnego wpadło. Także dobiłem takie pół poziomu na tej Wivernie. Teraz zobaczymy, ile z tego tytanu wpadnie. Tak z jeden jakby wpadł, to byłoby bardzo fajnie. Moja wiwerna już jest też ładnie wylewelowana. Także na 3-3,5 takiej mojej staminy na wiwernie zabijam już tytanu. Może gdybym miał troszkę więcej wyobrażenia, to byśmy na 3 staminki zabijali taką tytanu. Pamiętam, że miałem kiedyś wykokszone tak wiwerny, że na 3 staminy zabijałem właśnie tytanozaura. No, to były czasy kiedyś. Będę musiał się odwrócić, no. No i ostatni piorunek. Dziękujemy. Dobra, zbierzmy sobie mięsko, levele niech się dodadzą w tym czasie. Na Wivernie nie dostałem levela, za to ja dostałem level. Zobaczymy, ile dostałem tego levela. Połowę, okej, mniej więcej połowę. No dobra, to robimy cięcie i ja szukam dalej kolejnych tytanozaurów. Jestem z powrotem, ostatnia staminka została do zbicia. 44k. I powiem, że jest problem z tymi tytano, bo się niestety, ale gdzieś nie pojawiają. Albo też ktoś gdzieś zaczął wybijać, albo powybijał. Nie wiem. Przeleciałem wszystkie mapki. Od The Island, aż po tutaj, aż po Krystal. Krystal też przeleciałem prawie całą mapę i dopiero tutaj spotkałem tytano. Od pustyni poprzez czerwony obelisk, wulkan naokoło i dopiero tu mi się udało spotkać tytano. Także nie wiem, czy to nie będzie ostatni
Tytan jeszcze poszukam. Jak się nie uda niczego więcej ogarnąć, to się będziemy widzieć w bazie. W bazie wam pokażę na przykład, co się pozmieniało. No i zobaczymy, co dalej. Dobra, zobaczymy, ile levela wpadnie. Znaczy, no, półtora na pewno nie wpadnie. Liczę, że te pół ponad, żeby wleciało. Żeby chociaż level był. Okej. No, ja nie dostałem levela. Wivernat level dostała. Ja niestety już levela nie dostałem. Szkoda. To sobie dobijemy jakoś tutaj. Na prądku czy na czymś jeszcze ten level. Żeby już w pełni był. No widzę, że też będzie problem z nabiciem tego levela. No dumę sobie staminki trochę. Tutaj nasza wiwerna dostała level. Z tego zaura to nie ma chyba za dużo expa. Tu były brądki jeszcze. Ten bratek ma wyższy level. Na spinozaurach by to dobrze siadło. Dobra, nie będziemy tak męczyć tego levela. Idę poszukać jeszcze tytanu gdzieś tutaj naokoło. Jak coś znajdę, to będziemy się widzieć. Jak nie, to widzimy się w bazie. Jestem już na koniec. Nie nagrałem sobie wcześniej końcóweczki tego odcinka, także dogrywam sobie to teraz. Nie znalazłem już żadnego tytanozaura później. Dobiliśmy tych poziomów troszkę. No i na tym się skończyło. Także dzięki za oglądanie. Łapkujcie i subujcie, jeśli wam się seria podoba. Jeżeli chcecie więcej tych odcinków z takiej serii, piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć oprócz tego, na przykład co nagrywam. No i zapraszam na Discorda i na Twitcha, linki macie poniżej w odpisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Hello.